Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Chyba już zawsze będę Making of Duda kontra Szafrański drugi sezon nagrywał w sympatycznym otoczeniu Gazika, który znajduje się w neogarażu i można go sobie nadal tutaj oglądać. Trochę hałasów jest w tle, bo jednak i myjnia chodzi i wgniotki są suwane, ale do konkretu. Wiele osób z was pyta mnie: ty Przemek, a dlaczego ty nie robisz jakiegoś innego auta, tylko tą Wołgę? Czemu Wołgę robisz? Po co ci ta Wołga? I wiecie co? Nagram wam film o tym, dlaczego Wołga, ale teraz jakby ważniejsze jest to pytanie, a dlaczego nie coś innego? Bo przecież tyle był fantastycznych aut w latach 80. Mógłbyś tyle fajnych samochodów z tamtych lat robić, które były marzeniem na pewno chłopieńcym i tak dalej, i tak dalej. Mógłbyś zrobić na przykład Garbusa. No pewnie mógłbym. Niektórzy powiedzą: ty, a nie lepiej jakąś BM-kę, ileś tam, bo przecież BM-ki to klasyka klasyk. No pewnie też mógłbym. Niektórzy powiedzą: ty, a Lancia Integrale, taka w ogóle bajeczna, o jak na przykład ta, co tu, o, tu gdzieś wyziera. No też mógłbym taką pewnie zrobić, bo to wszystko jest proste, to wszystko jest banalne. No to nie o to chodzi, o Alfa. Na przykład o Alfę byś zrobił, Alfę też można. Można by zrobić wiele takich samochodów, tylko to wszystko są samochody proste. Jak się wejdzie na YouTube i wpisze się BMW Tuning lata 80, jak się pójdzie, nie wiem, strzelam teraz, chociażby Golfa weźmie i się zrobi Golfa. No można zrobić sobie Golfa, fajnie, ekstra, kitów do tego jest pełno, można zawieszenia zmieniać, dokładać zderzaki, przebudowywać lampy, można zrobić wszystko. I to wszystko jest, to po prostu trzeba kupić spółki, poskładać jedno z drugim i już będzie. Ale co, to chodzi, jak Grzegorz i TVN Turbo zaprosili mnie do tego, żeby wystartować w pierwszym sezonie, miało być 4x4, to pierwsza myśl była taka: zrobię Land Rovera. Land Rover, znam na pamięć tą markę, mógłbym ją trzaskać po prostu dniami i nocami. No tak, no mógłbym. Tylko czy to by było uczciwe względem Grzegorza? No nie za bardzo. Względem was? To już w ogóle. To by było oszustwo. Zrobić po prostu coś, na czym się znam może nie wybitnie, ale znam bardzo dobrze. No to tak jak właśnie robienie tych Golfów, Mercedesów czy czegoś. To są proste rzeczy. No nie można robić prostych rzeczy. Dla mnie ten program to jest takie wyzwanie, takie trochę rzucenie challenge'u sobie, telewizji, wam i motoryzacji, żeby zrobić coś odpałowego. Czy ktoś kiedyś myślał, no zobaczcie, czy ktoś kiedyś wierzył w to, że można zrobić różowego Gazika, który będzie czteroosobowy, będzie świetny terenowo, będzie wyglądał jak jednorożec? No to jest odpalony pomysł, no jest odpalony. I przecież po to jest ten program. To właśnie rzucanie tych wyzwań, robienie czegoś, co jest, no powiedzmy, nie zdarzające się. Coś, co daje ci szansę, bo w codzienności robi się zwykłe samochody. Na dziale zabytków renowujemy auta od wielu, wielu lat. Zrobiliśmy pewnie z więcej nawet, myślę, że około 25 fajnych projektów odbudowywania aut. To znaczy, że to robimy. No to jak to robimy, to po co to robić kolejny raz do programu i jeszcze przykleję do tego łatka czegoś, że ła, coś fajnego. No to nie będzie fajne, to będzie proste, zwykłe, bieżące, można by powiedzieć. A ja chcę robić w tym programie coś naprawdę odpałowego. No w latach 80. marzyłem o amerykańskich samochodach. Miałem u siebie, pamiętam, chłopaków, którzy mówili: Ferrari, Porsche, nie, ja jestem fanem Audi, ja coś. Proszę was, ja zawsze mówiłem Amerykańcy, wielkie Amerykańcy, ale w latach 80. nie było wielkich Amerykańców, więc dlatego robię coś zupełnie dziwnego. Staram się technologią lat 80. zrobić sobie Amerykańca z tego, co było dostępne wtedy w Polsce. Dlatego też dzisiaj, jak patrzymy sobie na motoryzację, to dzisiaj wchodzisz na Allegro, wpisujesz Golf 2 Set Tuning coś tam i ci wylatuje 1000 ogłoszeń, 2000 ogłoszeń. I wpisujesz i kupujesz, wkładasz do samochodu, montujesz i mówisz: o, zrobiłem fajne auto. Ale fajne, proste projekty? To nie, to jakoś nie wiem. Przepraszam was. Miałbym takie dziwne poczucie, że trochę was oszukuję, jakbym teraz robił coś takiego. Dlatego robię coś zupełnie od połowego, zderzając się z moją ekipą z tysiącem problemów, z dziesiątkami tysięcy nieprzespanych godzin. Zawsze śmieję się ostatnio, że nawet paznokcie już poobgryzałem do imentu, dlatego że tak się stresuję tym faktem, że coś tam nie działa, coś nie chodzi i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to jest wkrętarka, która wbiła mi się w paznokieć, a przez paznokieć w palec. Nie ma co. Walka jest, walka trwa, zostało bardzo mało czasu. Są pewne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że tym samochodem bardzo was zaskoczę, że zobaczycie, że kurczę, można mieć takiego Amerykańca w takim wydaniu i tyle. Dlatego też nie robię Żuka, nie robię te trójki, te czwórki czy czegoś takiego, te dwójki, nie robię żadnej Lancii, żadnej Alfy. Tak się rozglądam, jakie tu auta stoją i które mniej więcej pasują do lat 80. O, Ford Mustang, nie robię takich samochodów, bo to wszystko jest proste, łatwe i czytelne. A trzeba robić rzeczy nieczytelne, albo przynajmniej bardzo skomplikowane, żeby sobie to utrudnić, żeby ten challenge na końcu, jak się go zrobi, móc powiedzieć: ale wyszło. Nie, no jestem zadowolony. Może nie wygram, może waszej sympatii nie zdobędę, ale jestem zadowolony. A dlaczego Wołga? O tym w następnym odcinku. Pozdrawiam was bardzo pięknie i bardzo serdecznie. Najbardziej, jak tylko potrafię, mocno.
Czuj duch.